Cześć wszystkim, dzień dobry, witajcie w takim nietypowym materiale, dlatego że choć tytularnie by się wydawało, że z Serafinem idę na dramę, to już wyjaśniam. Serafina znam, rozmawiamy ze sobą, jesteśmy znajomymi. Natomiast muszę sprostować pewne rzeczy, dlatego że zacznijmy od początku. Kim jest Serafin? Serafin jest osobą, która na polskiej scenie YouTube'a prowadzi bardzo fajną, humorystyczną serię komentarzy. Seria komentarzy to wtedy, kiedy mamy ochotę coś skomentować innych twórców, coś co nas denerwuje, coś co jest niepoprawne politycznie lub coś co powinno być nacechowane, że jest złe. Wiecie, patostreamy, nie patostreamy, to co ja często tutaj robiłem na początku na kanale Świat według Micha. Ostatnio Serafin wziął się za komentowanie serii, a może sekcji na czasie. I tutaj Serafin pozdrawiam, oglądam. Bardzo zabolał mnie materiał ostatni, gdzie choć w tytule jest tylko Rawgór i Lord Kruszwil, to takie nie clickbaitowe, to warto powiedzieć to, co tam dzieje się w pierwszej minucie. Zobaczcie. I na karcie na czasie pojawił się film o traktorze z kanału pewnego rolnika. Halo YouTube, chyba wam się coś pojebało! To przedstawiam wam Jarka, który ma swój kanał na YouTubie i prowadzi tam rozmaite dyskusje na temat ciągników, uprawy pól, gospodarstwa domowego i ogólnie rolnika. Będę z wyjaśnieniem ku mojemu zdziwieniu i reakcji Serafina. Drugi Serafinie, w Polsce mamy 1,5 miliona gospodarstw rolnych. Mając 1,5 miliona gospodarstw rolnych, średnio po 4-5 osób w takim gospodarstwie, nawet i więcej, bo to rodziny całe, możemy wywnioskować, że w Polsce mamy około 6 milionów osób związanych z rolnictwem. Zatem jeżeli nie wiesz, czym jest rolnictwo, to już ci tłumaczę. Jest to bardzo ciężka praca fizyczna od rana do wieczora, od uprawiania pola, tak, zboża, kukurydzy, po gospodarstwo, gdzie mamy świnie, krowy, kury i wszystkie inne. Generalnie Serafinie wymaga to opieki 24 godziny na dobę. W dzisiejszych czasach rolnicy są bardzo wykształconymi ludźmi. Co za tym idzie? Pokończyli studia, mają różnego rodzaju dyplomy i naprawdę się znają, bo bez tego raczej ciężko będzie tutaj od finansowania z Unii Europejskiej. I drogi Serafinie, czy ty naprawdę uważasz, że wylądowanie na karcie na czasie rolnika, który ma ochotę pokazać innym rolnikom, notabene, jak już powiedziałem, czyli prawie 6-milionowej publiczności lub ludziom, którzy się nie znają i chcieliby zobaczyć, jest taką tragedią, że wymaga być napiętnowane i nacechowane, że to jest złe? No trochę jest to krzywdzące, prawda? Drogi Serafinie, czy myślisz, że jeżeli terminologia orka, uwolnić orkę, to jest coś robione pod clickbait, to się mylisz. To jest czynność, którą wykonuje się specjalną maszyną w polu, zaczepioną do... I tutaj właśnie pragnę wyjaśnić. Nie znam się za bardzo na rolnictwie i nie wiem, jakie znaczenie ma termin uwolnić orkę. Jednakże 30 w akcji brzmi zachęcająco. Tylko to chyba bardziej materiał na Pornhuba niż na YouTube'a. I faktycznie na rolnictwie się nie znasz, ponieważ 30 to jest skrót od podciwego Ursusa, tak zwanego ciapka. I wyobraź sobie, Serafinie, drogi, jest to pojazd, który od 40-50 lat nieustannie produkcji polskiej pracuje na polskich rolnictwach, polskich gospodarstwach, nieułomnie, niezmiennie. Nie jest to wypasione Lamborghini, jeżeli chodzi o ciągniki, ale jest to nasza poczciwa 30. I uwierz mi, wystarczyło się zagłębić, żeby wiedzieć, że na YouTubie pojawiają się takie tytuły jak 30 w akcji. Ale głodnemu chleb na myśli. Pewnie też mocno byś się zdziwił, jakby pan Jarek dał tytuł 60 w akcji. Już spieszę. To jest Ursus 60. Taki mocniejszy jego brat. Również zajebisty sprzęt produkcji polskiej. Reasumując, powiem jeszcze jedno. Takie typowe imię Jaruś. No i na sam początek rzuca się w oczy jego imię, no bo powiedzcie mi, jak wyobrażacie sobie rolnika? Jakie imię może mieć rolnik? No przecież wiadomo, że to Jaruś. Naprawdę? Od polityki, po inne. Jan, Janusz, Michał, Piotr. Klasyfikacja imienia Jarosław do tego, że to jest typowy rolnik, jest obrażająca. I nie byłoby tego materiału, gdyby, drogi Serafinie, nie fakt, z którym się ze mną zgadzasz, bo nieraz żeśmy też ten temat poruszali.
co się dzieje na polskiej scenie. Jeżeli uważasz, że nie ma tam miejsca dla rolnika, który tłumaczy innym rolnikom, daje porady, pokazuje, jak wygląda praca od kuchni, to jest to smutne twoje podejście. A jeżeli uważasz, że tylko challenge, tylko kulki w dupie z mamą, pato streamy powinny się tam znajdować, jest to smutne. Zatem pomyśl sobie, co robisz, tworząc materiał disujący małego człowieka, mówię tu o wielkości kanału, który nagrywa swoją pracę. Robi to z pasją. YouTube go za to nagrodził. Wrzucił go na kartę na czasie. Ty zastanowisz się na drugi raz, dyskryminując taką osobę. Może takie osoby zrobiło się przykro cholernie, że tutaj macie państwo wielki kanał, prawie 900 tysięcy widzów i ruga biednego małego rolnika za to, że ma czelność pokazać, jak wygląda jego praca. Nie zgadzam się z tobą. Po prostu nie chciałbym, żeby inni twórcy krzywdzili twórców na takie nieświadomce. Bo czemu są oni winni, że dzięki nim można mieć jajka od rolnika w sklepie, kupić sobie mleko od krowy, a dużo innych, nie będę tłumaczył, tak? Zasad działania i funkcjonowania gospodarki w Polsce. A, drogi Serafinie, dalej cię szanuję, lubię, co tworzysz, tylko zastanów się na drugi raz, czy takim filmem nie robisz komuś krzywdy? Czy taką twórczością nie zrobisz komuś przykrości? Czy myślisz, że Jarek ma inne serce niż ty? Czy myślisz, że Jarek ma inny rozum niż ty? Myślisz, że oddycha innym powietrzem niż ty? Nawet ten sam kolor skóry ma co ty. Pamiętaj, że takie opinie na tak dalekim zasięgu są bardzo krzywdzące. I bardzo jest mi przykro, że obejrzałem ten materiał. Jest mi cholernie przykro, bo to, co powiedziałeś, zabolało mnie, wiesz czemu? Mój kanał znasz, Miłośnicy Czterech Kółek. W 2 lata osiągnąłem 630 tysięcy widzów, pokazując, jak się kręci śrubki. A ty pytasz się, kto będzie oglądał orkę? Orkę na polu. Jeszcze raz tłumaczę. Może to być grubo ponad 6 milionów Polaków, więc nie róbmy takich rzeczy jako twórcy. Ja powiem tak. Ja osobiście przepraszam Jarka, że tak mu się oberwało. I uważam, drogi Jarku, bo do ciebie też tu mówię, i moi drodzy widzowie, chcę, żebyście też zobaczyli, że to, co robisz, jest właściwym kierunkiem. Nawet muzyka, którą podłożyłeś, jest zajebista. Jarku, robisz, jesteś sobą. Jarku, twój film, jeżeli wchodzi, nie zaczyna się minutowym pierdoleniem o Instagramach, subach i łapeczkach. Nie? A jednak znalazłeś się na czasie. Słuchajcie! Przyjechałem właśnie 30 na pole z pługami, nie byle jakimi, z 64 Unia Grudziądz. Drodzy twórcy, i choć wiecie, że to zawsze jest pchanie się na dramę, to niech to dramą nie będzie, bo nie dyskryminujmy innych kanałów, które nikomu nie zrobiły krzywdy, nikogo nie obraziły, a wręcz wniosły coś nowego na polską scenę. Nie róbmy tak, że chwytamy się ostrych, naprawdę ostrych zagrań dla wzbogacenia swojego zajebistego ego i podniesienia ja. I mam nadzieję, Serafin, że dalej, tak jak cię szanuję, będę cię szanował, bo to nic nie zmienia, ale mam nadzieję, że z tego filmu tak pomyślisz sobie, co zrobiłeś i pomyślisz sobie, jak mocno mogło go zaboleć to, jak mocno zabolało to ludzi, moich znajomych, tu ze wsi. Wsadziłeś wszystkich do jednego gara, jak głupich łomów. Jak ludzi, którzy są pod ludźmi. Że wy w miastach jesteście lepsi. Przecież ja całe życie w mieście mieszkałem. Tutaj naprawdę trzeba zrozumieć, jak to się żyje, żeby wiedzieć. A wy, drodzy widzowie, bez żadnych fal hejtu. Po prostu pamiętajcie, zanim z kogoś się pośmiejecie, zastanówcie się, co wy tak naprawdę robicie. Bo naśmiewanie się ze mnie, gdy zaczynałem w dość dużym stopniu w Polsce, mogło spowodować to, że nie byłoby Miłośników, Michał Sionowski, vlogi innych. I tyle. Sami ocencie ten materiał. I kończę, bo jest mi przykro. Jest mi, kurwa, naprawdę, Serafin, kurwa, przykro, bo siedzę 7 lat,
i widzę, jak ci ludzie zapierdalają od rana do wieczora, nie mają wolnego, non-stop jest od 6 rano nakarmić, wstać, pojechać do lasu, zrobić drzewo, zaorać pole, tak, zaorać pole, 30. 30 w akcji, więc to może krzywdzić, trzymajcie się, cześć.